Cześć, z tej strony Jasiek Madeira. Zapraszam Cię dzisiaj na wyjątkowy spacer do lasu. Chciałbym, abyś razem ze mną poszła poobcować z naturą, zapominając o codziennych problemach i stresach. Możesz to zrobić w rzeczywistości, zakładając słuchawki i wychodząc na spacer do swojego ulubionego lasu. Albo po prostu wyobraź sobie, że jesteśmy tam razem. Przygotuj się na chwilę spokoju. Za kilka minut podczas tego spaceru będziemy potrzebowali jakieś szczególne drzewo. Zwróć uwagę na to, które Cię przyciąga, które widzisz. Ale teraz zacznijmy naszą wędrówkę spokojnym tempem. Wyobraź sobie, jak idziemy ścieżką otoczoną wysokimi drzewami, które tworzą naturalny tunel z gałęzi. Każdy Twój krok jest lekki i pewny, a z każdym oddechem czujesz, jak napięcie opuszcza Twoje ciało. Rozejrzyj się dookoła, jak pięknie i zielono. A teraz chciałbym, abyś właśnie wybrała sobie to jedno drzewo, które jest obok, które widzisz, które szczególnie Cię przyciąga. Podejdź do niego. Zatrzymaj się przed nim i pozwól sobie na kilka chwil. Obejmij je. Przytul się do niego. Oddychaj głęboko nosem. Dotknij jego kory. Poczuj tą twardą strukturę pod palcami. Zamknij oczy i wsłuchaj się w dźwięki lasu. Szelestu liści. Cichy śpiew ptaków, odgłos wiatru. Poczuj, jak promienie słońca delikatnie ogrzewają Twoją twarz. Poświęć kilka minut na bycie z tym drzewem. Weź głęboki wdech przez nos, wypełniając płuca świeżym powietrzem. Wstrzymaj oddech na chwilę, a potem powoli wypuść powietrze przez usta. Poczuj, jak Twój umysł się uspokaja, a ciało relaksuje. Oddychaj. Wdech. I wydech. Teraz dam Ci minutkę na takie zupełne wyciszenie. Skup się na swoim oddechu. Ciesz się tymi chwilami spokoju. Za minutkę wstaniemy, odejdziemy od drzewa i pójdziemy dalej. Oddychaj. Wdech. I wydech.
Hop, hop. Otwieramy oczy. Pomalutku. Odklejamy się od drzewa. A teraz się przejdźmy dalej przez kolejne kilka minut. Chodźmy twoją ulubioną ścieżką. Idźmy spokojnie, krok po kroku, pozwalając myślom swobodnie płynąć. Pomyślmy o problemach, które nas przytłaczają. Możemy je teraz spokojnie przemyśleć, wiedząc, że jesteśmy otoczeni naturą, która pomoże nam znaleźć ukojenie. Pozwól sobie na rozważenie tych trudności, ale jednocześnie pamiętaj, że jesteś teraz w bezpiecznym miejscu, gdzie wszystko może zostać zrozumiane i rozwiązane. Każdy krok wśród tych pięknych drzew jest jak krok w stronę rozwiązania. Jakby sama natura chciała pomóc ci znaleźć odpowiedź. Chodźmy dalej. Jeżeli za chwilkę będzie jakieś odpowiednie ciche miejsce, polana, to się tam zatrzymamy. Chodźmy spokojnym tempem. Po kilku minutach poszukiwania spokoju i zrozumienia w swoich myślach, może poszukajmy teraz takiego miejsca, gdzie możemy znowu się zatrzymać. Tak. Na przykład tutaj. Może to być piękna polana, pełna kwiatów i trawy, gdzie możemy usiąść lub położyć się i ponownie poobcować z naturą. Możemy też wybrać kolejne drzewo, które przyciągnie naszą uwagę, aby kontynuować naszą medytację. Jeżeli dostrzeżesz polanę lub kawałek łąki, lub tutaj już jesteś, to zatrzymaj się na chwilę. Lub możesz usiąść pod kolejnym drzewem, szczególnym drzewem, lub na trawie. Rozejrzyj się i zobacz. Usiądź. Zobacz, jak tętni tutaj życie. Zobacz motyle latające nad kwiatami. Usłysz bzyczenie owadów. Poczuj delikatny zapach trawy i kwiatów. Oddychaj. Pozwól sobie na jeszcze chwilę relaksu. Jeszcze raz zamknij oczy i wsłuchaj się w dźwięki natury. Poczuj, jak energia lasu wypełnia cię spokojem i harmonią. Tym razem też dam ci minutkę na takie zupełne wyciszenie. Skup się na swoim oddechu i ciesz się tymi chwilami spokoju. Za minutkę powoli wstaniemy i pójdziemy dalej. Oddychaj. Pamiętaj o oddechu. Weź głęboki wdech przez nos, wypełniając płuca świeżym powietrzem. Wstrzymaj oddech na chwilę, a potem powoli wypuść powietrze przez usta. Z każdym oddechem poczuj, jak twój umysł się uspokaja, a ciało relaksuje. Oddychaj.
Teraz skoncentruj się na pozytywnych myślach. Pomyśl o tym, że wszystko będzie dobrze. Ten spacer jest chwilą, której potrzebujesz, aby naładować swoje baterie. Wiedz, że zawsze możesz wrócić do tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy. Jeżeli chcesz, możemy wstać. Za kilka minut, gdy skończymy, ty spaceruj dalej swoim własnym tempem, ciesząc się każdym krokiem. Delektuj się chwilą. Pozwól sobie na odpoczynek i radość z małych rzeczy. Pamiętaj, że takie spacery są nam potrzebne w takich naszych ulubionych miejscach i warto je robić częściej. Jeśli spodobała Ci się ta medytacja, zachęcam Cię do odkrycia innych medytacji na moim kanale. Każda z nich to okazja do zanurzenia się w spokoju i harmonii z naturą. Dziękuję Ci za to, że byłaś ze mną na tym spacerze, że pokazałaś mi to piękne miejsce. Mam nadzieję, że poczułaś się zrelaksowana i naładowana pozytywną energią. Do zobaczenia w kolejnych medytacjach. Pozdrawiam. Zostaw ciekawy komentarz. Pa, pa.